Witajcie, dzisiaj pokażę Wam coś ciekawego. Mamy Priusa z 2007 roku, jest to wersja angielska. Przyjechał do nas z błędem P0A84. Już Wam pokazuję, co to za błąd. Chodzi o Hybrid Battery Pack Coil Fan. Taki błąd mamy. Po rozebraniu samochodu i sprawdzeniu, co się nam wydarzyło, znaleźliśmy przerwany kabel zasilający przekaźnik z tyłu. Zaraz Wam pokażę, gdzie jest ten przekaźnik. I pokażę Wam, gdzie jest ten kabel został przerwany. Jest to bardzo dziwne miejsce. Chyba coś z fabryki wyszło nie tak, ponieważ instalacja w tym miejscu ani się nie przesuwa, ani się nie wygina. No jest nie ruszająca się w tym miejscu, więc musiało zaistnieć jakaś wada przy montażu wiązki elektrycznej. No dobrze, zaraz Wam pokażę, gdzie jest przekaźnik. Okej, słuchajcie, mamy rozebrane wnętrze. Przekaźniczek jest tutaj. Na przewodzie szarym. On jest podwójny, bo zasila również cewkę przekaźnika, jak i daje plusa na stopę. Jest tu plus stały z baterii idący. To jest nasz fan, który nie chodził. Pierwsze co, kochani, zrobiliśmy, to sprawdziliśmy bezpiecznik 10-amperowy, który jest w tym miejscu. On zasilanie ma. Bierze zasilanie z głównego plusa, który idzie grubym kablem plusowym tutaj stąd na bezpieczniki z samej baterii. Następnie rozebraliśmy, szukając pierwszej złączki, idąc po schemacie, ta złączka jest tutaj w tym miejscu. To jest to złącze i ten szary kabel. Są dwa, także interesuje nas ten grubszy, ten dolny. Na tym, ten dolny akurat nie, przepraszam, pomyłka, ten górny. Na nim tutaj już w tym miejscu nie mamy plusa, który powinien być non-stop, przypominam. I ten kabel nam zasila ten przekaźnik, o którym mówiłem przedtem, więc decyzja była taka, że no niestety trzeba rozebrać lub deskę, lub sprawdzać wiązkę pomiędzy puszką bezpieczników a tamtym elementem. Słuchajcie, co się okazało? Znaleźliśmy przerwany przewód w tym miejscu. Jest to bardzo dziwne, ponieważ przewód jest w takiej oto osłonie, jest na klipach. Teraz jest to wszystko rozmontowane, więc jest to luźne. Tutaj w środku, słuchajcie, no niespecjalnie jak miało się coś wydarzyć. Widać wyraźnie, jak podniosę to, nie wiem, czy mi się uda, o, ślady korozji. No, kabel jest przerwany, słuchajcie, będziemy wymieniać tę część kabla. I na tym praktycznie nam się zakończy nasza naprawa. Trzeba było zdjąć oczywiście ten panel, wycieraczki i tak dalej. No jest to ciekawostka, słuchajcie, ponieważ rzadko kiedy zdarza się w Toyocie uszkodzenie wiązki elektrycznej w tym miejscu. Pamiętajcie o tym i sprawdźcie sobie, jak to jest w Waszym przypadku. Do zobaczenia. No dobrze, spróbujmy to naprawić, słuchajcie. Obcinamy ten kabel, słuchajcie, dosyć daleko od punktu tego. Sprawdzamy, czy on jest z wyglądu bardzo ładny. Jest bardzo ładny. Uwaga, bo na nim jest zasilanie. Polecam wyjęcie bezpiecznika po prostu. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja, czy aby na pewno tu nie ma już zasilania. Dobrze. W tej chwili nie ma. Możemy spróbować go obrać. Miejsce jest, słuchajcie, bardzo specyficzne. Jest
ciężko to będzie zrobić. Ale da się, da się. Dobrze, kable wyglądają zdrowo w tym miejscu, nie wyglądają na... Okej. Niestety nie udało mi się dobrać takiego samego koloru. Proponuję je spleść oczywiście. Następnie lutujemy. Nie zapomnijcie zaizolować dobrze. Podmierzamy sobie kabelek. I splatamy. Pamiętajcie, izolacja musi być dokładna po to, żeby to, co było lutowane, nie poraniło reszcie instalacji. Jeżeli ktoś ma do dyspozycji termokurczliwe osłonki, to jak najbardziej polecam. Ja niestety w tej chwili ich tutaj nie posiadam, więc izolacja została zrobiona taśmą izolacyjną.
miasto. Dla pewności przewinąć. To wystarczy. Umieszczamy wszystko z powrotem. Dobrze byłoby jeszcze sprawdzić resztę instalacji w tym. W samochodzie tutaj widać, gdzie było. Nie wygląda na to, że był wadliwy tylko jeden przewód. Reszta wygląda dobrze. Możemy to wszystko poskładać z powrotem. Dobrze, wpinać na razie tego nie będę, ponieważ trzeba zaizolować tą część instalacji. Może sprawdźmy, czy zasilanie do naszego przewodnika dociera w tej chwili. Wkładamy bezpiecznik. Nie mogę trafić. Jest wsadzony. Sprawdzamy, czy na nim jest zasilanie. Dobrze, jak najbardziej mamy. Raz, dwa, trzy, czwarty to jest, przypominam. Sprawdźmy, co nam się wydarzyło tutaj. Czy zasilanie jest? Na szarym. Proszę bardzo, wróciło nam. Dla pewności, czy wszystko jest w porządku, sprawdzimy jeszcze raz złącze tutaj. Sprawdzamy. Ładnie zasilanie mamy. Wszystko gra. Dobrze, słuchajcie, instalacja naprawiona, zaizolowana. Wygląda świeżo. Prawie jak oryginał.